szczególnych okolicznościach to wspólne, tak szeroką reprezentacją lokalnej społeczności uczczenie pamięci Sybiraków i generalnie ofiar II wojny światowej jest tym bardziej istotne, że te nasze uroczystości realizujemy z licznym udziałem najmłodszych. Serce rośnie, gdy patrzy się na tak liczne poczty sztandarowe, z których wiele to właśnie młode reprezentacje naszych bielskich szkół publicznych i niepublicznych. To także wspaniała lekcja historii, bo młodzież może doświadczyć namacalnie, zobaczyć, poznać uczestników, bohaterów tamtych wydarzeń. Jak zawsze towarzyszyła nam dziś pani przewodnicząca Związku Sybiraków Białej Podlaskiej Barbara Jakubiuk, ksiądz prałat Mieczysław Lipniacki, kapelan Sybiraków. To zawsze są piękne też uroczystości ze względu na ich wyjątkową oprawę, liczną reprezentację służb mundurowych naszego miasta, w tym oprawę wojskową zapewnioną przez żołnierzy batalionu zmechanizowanego. Cieszę się jako prezydent i postrzegam to jako bardzo ważny akt wspólnotowy. To, że przy takiej i wszystkich innych historycznych, patriotycznych uroczystościach gromadzimy się licznie. Dziś dodatkowo piękna pogoda spowodowała, że uroczystość pod pomnikiem Sybiraków przy ulicy Brzeskiej miała naprawdę piękną oprawę. Jeszcze przed uroczystością pod pomnikiem Sybiraków, właśnie w towarzystwie pani Barbary Jakubiuk, przewodniczącej Związku Sybiraków, złożyłem kwiaty pod tablicą na budynku naszego dworca kolejowego, któremu w zeszłym roku wspólnie z władzami PKP nadaliśmy nazwę Zesłańców Sybiru. To też piękna lekcja historii. To stacja w Białej Podlaskiej była po zakończeniu wojny pierwszym polskim przystankiem w tych nowych, wytyczonych powojennie granicach naszego kraju, gdzie Sybiracy schodzili na peron, na polską ziemię. To wzruszające historie. Dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor Zespołu Szkół przy ulicy Zygmunta Augusta, panią profesor Bernadetą Mikołajczak, która podzieliła się historią własnego teścia. Jego mama po wyjściu z pociągu ucałowała ziemię i płacząc ze szczęścia powiedziała, że już nigdzie się stąd nie ruszy.